Witam, Bogdan Wasztyn na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście Opowiedz im o Auschwitz. Dziś opowieść 24 pod tytułem Wolność dla zuchwałych. Jej bohaterem jest Kazimierz Piechowski, harcerz, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz z drugiego transportu, oznaczony numerem 918, Uczestnik jednej z najbardziej sensacyjnych ucieczek z obozu, żołnierz Armii Krajowej skazany przez komunistów na dziesięcioletni pobyt w ciężkim więzieniu. Przyjaciel wielkiego artysty Mariana Kołodzieja, kustosz pamięci narodowej. Mawiał, że przez całe życie uciekał. Podczas wojny uciekał przed Niemcami, w Auschwitz kilka razy uciekł przed śmiercią, aż w końcu uciekł z obozu. Po wojnie uciekał przed komunistami. A na stare lata zaczął uciekać w świat. Po siedemdziesiątce odwiedził ponad sześćdziesiąt krajów na sześciu kontynentach. Syndrom obozu koncentracyjnego to głęboki stres półrazowy. Piechowski stara się żyć z dala od byłego obozu i wspomnień. W jego gdańskim mieszkaniu Auschwitz to temat tabu. Nie ma o to pytań, nie ma o tym rozmów, wspomnień. Ale tamta rzeczywistość wciąż wraca. Płacze po nocy, łuka, wyje, zrywa się, kopie, kuli się w rogu łóżka, krzyczy. Śni mu się, że znów jest w Auschwitz. Gonią go SS-mani i wściekłe psy, które najpierw szarpią mu łydki, a potem rzucają się do gardła. Przyjaciele z Gdańska i obozu, Marian Kołodziej i Michał Ziółkowski, Namawiają go, by odwiedził były obóz 14 czerwca, kiedy spotykają się tam koledzy z pierwszego transportu. Nie pożałujesz, mówią. Kołodziej, wielki artysta, o którym opowiadałem Wam w pierwszym odcinku podcastu, też wyparł Auschwitz ze świadomości na długich kilkadziesiąt lat. Ale w końcu pojechał do byłego obozu i potem aż do śmierci tam wracał. Podobnie jak Ziółkowski nie opuścił ani jednej rocznicy deportacji pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Kazimierza namawia też żona. Pojadę z tobą, pokażesz mi swój obóz. W końcu ulega. Jest wiosna 2000 roku, gdy Piechowski znów staje przed bramą z napisem Arbeit macht frei. Minęło 60 lat, mówi do żony. Kilka zdecydowanych kroków i jest już po drugiej stronie. Odczuwa lekki niepokój, serce bije mu mocniej. To nic, wytrzymam myśli. Blok drugi. Tu zaczynał swe obozowe życie. Potem w prawo i do końca. Dziedziniec między blokami dziesiątym i 11, zwanym blokiem śmierci, zamyka ceglany mur. Ściana śmierci. To tu rozstrzelano kilka tysięcy polskich patriotów. Piechowski łapczywie łapie powietrze, przed oczami robi mu się ciemno. A potem... Wraz z kilkoma kolegami z Leichen komando stoi przed zamkniętą bramą prowadzącą na dziedziniec bloku jedenastego. Przed chwilą przyciągnęli tam drabiniasty wóz. Słychać głuche odgłosy wystrzałów. Nagle wrota się otwierają. Komando wpada na dziedziniec. Pod ścianą po prawej stronie sterta zakrwawionych zwłok. Muszą je szybko wrzucić na wóz. Esesmani wrzeszczą, popędzają ich kopniakami i razami. Gerard Palicz, który uwielbia rozstrzeliwać więźniów, grozi im trzymanym w dłoni małokalibrowym karabinkiem. Wytaczają z dziedzińca na obozową ulicę wóz wypełniony ciałami. Brama zatrzaskuje się za nimi. Ciała zawiozą do krematorium. Będą tam wracać jeszcze kilka razy, bo egzekucja wciąż trwa. Piechowski upada, traci przytomność. Świadomość odzyska w pół godziny później w biurach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kiedy lekarz poda mu kroplówkę a potem będzie przyjeżdżał regularnie do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady nie opuści najważniejszych uroczystości spotkań z obozowymi kolegami i młodzieżą jest takie zdjęcie które bardzo lubię wykonano je 13 czerwca 2005 roku na balkonie remizy w złotej pod Tarnowem w przeddzień rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Trzech uśmiechniętych mężczyzn w przyjacielskim uścisku. Po lewej, Kazimierz Piechowski, numer 918. Po prawej, Józef Hordyński, numer 347. Po środku, ja. Koledzy z obozu, którzy byli przez jakiś czas nosicielami zwłok, i ten, który po latach poczuje, że musi o nich opowiedzieć. O teraz, o Józiu w następnym odcinku. Jest lato 1939 roku. Kazimierz Piechowski, wywodzący się z rodziny pomorskiej szlachty, ma 20 lat. Jest młody, sprawny, silny. Całkowicie oddany harcerstwu i sportowi. Kocha Polskę. Już 2 września Niemcy zajmują Trzew i rozpoczynają brutalną okupację. Aresztują polską inteligencję i harcerzy, potem mordują ich w egzekucjach. Rozpoczynają bezwzględne wysiedlenia. Kazimierz szybko zrozumie, że musi uciekać. W październiku 1939 roku wraz z kolegą z harcerstwa Alfonsem Alkiem Kiprowskim wyrusza z Trzewa, by przez Węgry dostać się do polskiego wojska we Francji. Tuż przed granicą wpadają na niemiecki patrol. Gestapo w Baligrodzie oskarża ich o chęć nielegalnego przekroczenia granicy i walki z bronią w ręku przeciwko narodowi niemieckiemu. Brutalne przesłuchania, tortury w kolejnych aresztach i więzieniach. Baligród, Sanok, Montelupich w Krakowie, Nowy Wiśnicz. Wreszcie transport do Kehla-Auschwitz. 20 czerwca 1940 roku. Lokomotywa ciągnąca bydlęce wagony powoli wtacza się na przyobozową rampę. Słukiem otwierają się drzwi. Kilkuset, przeważnie młodych ludzi, wypada na zewnątrz. Esesmani wrzeszczą i tłuką drewnianymi pałami, kolbami karabinów. Pomagają im niemieccy kapowie i blokowi. Powitanie w obozie. Rejestracja, nadanie numerów, wkładanie obozowych ubrań, pasiaków. Inny świat. Obóz nie jest gotowy. Pierwsi więźniowie muszą go dopiero zbudować. Budują nowe bloki, ulice, stawiają kilometry ogrodzenia z kolczastego drutu. Straszna harówka. Nadchodzą kolejne transporty, a oni nie nadążają z budową nowych bloków. Bezmyślne zabijanie staje się rozwiązaniem. W tym czasie w Auschwitz więzień, człowiek znaczy mniej niż grudka ziemi, powie Piechowski po latach. Szybko musi się przystosować, zmienić wyobrażenie o świecie, życiu. Nie może być prostolinijny i uczciwy jak przedwojenny harcerz. Im bardziej z powodu niedożywienia i katorżniczej pracy traci siły, tym szybciej uczy się kombinować. Kiedy nie ma w pobliżu kapo albo esesmana, Kaziu odpoczywa, udaje pracę. Ale kiedy tamci patrzą, rwie się do roboty, jest pełen energii, żeby pomyśleli. Że tego głupka nie muszą pilnować, że sam się wykończy. Z dnia na dzień jest coraz bardziej głodny. Głód dzier wdziera mu się w mózg, jest w nim ciągle obecny. Czasem, siedząc na sienniku, rozmyśla, że jeśli jakimś cudem uda mu się przeżyć Auschwitz i wróci do domu, to zrobi z desek wielką skrzynię z przegrodami i wypełni ją jedzeniem, kaszą, grochem, fasolą, mąką, makaronem. I będzie sycił się tym widokiem, i jadł, jadł, jadł. Któregoś dnia nie wytrzymuje. Ukradkiem sięga do wspólnego kotła po dodatkową porcję zupy. Za karę kapo Johan Zigrud wiesza go za związane łańcuchem do tyłu ręce na haku wbitym w słup podpierający więźbę dachową. <laughs> to najbardziej okrutna kara słupka. Piechowski wisi tak przez godzinę. Stara się choćby czubkiem palca u nogi dotknąć podłogi, by trochę ulżyć cierpieniu. Czuje w przegubach płonące pochodnie, potem miliony biegających i gryzących mrówek z nosa i brody kapie mu pot. Opada z sił. Po zdjęciu udaje mu się jakoś wstać, ale, ale ręce nie nadają się do pracy. Kazimierz boi się, że jako nieprzydatnego do pracy czeka go szybka śmierć. Ale szczęśliwym trafem kapo pozwala mu się ukrywać przez kilka dni i markować robotę. Mniej więcej w tym czasie, późną wiosną 1941 roku, Kaziu rozmawia z ojcem Maksymilianem Kolbe. Mijają się na Birkenaleje, ulicy obozowej, bo w niedzielę Niemcy pozwalają na spacery. Piechowski opowie po latach. Zmierzałem w kierunku bloku śmierci. Z przeciwnej strony szedł ojciec Kolbe. Patrzył przed siebie, w ziemię, jak zawsze zamyślony, przygarbiony, ręka w rękaw, okulary w drucianej oprawie. Co tam u ciebie? zapytał. Nie ma się czym chwalić, wszystkim jest tu źle. Wiem, ciężką masz pracę? Ciężką, bo nie mogę dostać pracy pod dachem, tylko ciągle pod gołym niebem, a to różnie bywa. To niedobrze, ale to może się zmienić. Wszystko jest możliwe. Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Nadzieja, tylko nadzieja. Kaziu jest świadkiem, jak Maksymilian Kolby podczas karnego apelu oddaje życie za innego więźnia. Opowiadałem Wam o tym w drugim i trzecim odcinku podcastu. Już wtedy wie, że to wielki człowiek, więc przypomina sobie jego słowa i postanawia wyjść szczęścią naprzeciw. Wszyscy w obozie wiedzą, że Otto Kisel, niemiecki kryminalista oznaczony numerem 2, który decyduje o przydziale więźniów do pracy, nie zachowuje się jak jego koledzy. Lubi Polaków i sprzyja im. Kazimierz jako stary numer prosi o lepszą pracę. Bez tego wykończę się tutaj. Staczam się dzień po dniu, nie mam już siły. Kisel ratuje mu życie. Kiedy następnego dnia rano pada hasło do formowania komand pracy, odto nakazuje, by Piechowski dołączył do wskazanego komanda. Praca pod dachem w HWL, magazynach, które zaopatrują formacje SS od Wrocławia do Dnie Dniepro... Pietrowska, daje szansę na przeżycie. Przed południem rozładowują wagony. Po południu ładują ciężkie samochody. Harówka straszna, ale jest sucho i w miarę ciepło. Tam Kazio poznaje Eugeniusza Benderę, który pracuje jako mechanik samochodowy w pobliskich warsztatach i zaprzyjaźnia się z nim. Bendera, Ukrainiec, ma 36 lat i pochodzi z Czortkowa w województwie tarnopolskim. Do KL Auschwitz trafia w styczniu 1941 roku i, jako bardzo zdolnego mechanika, SS-mani angażują go do trudnych napraw samochodów, z którymi Niemcy nie potrafią sobie poradzić. Mimo, że wydaje się niezbędny, późną wiosną 1942 roku dowiaduje się od kolegów zatrudnionych w obozowym Gestapo. Że umieszczono go na liście więźniów, na których wkrótce ma być wykonany wyrok śmierci. Myśli o ucieczce. Jego plan jest prosty, ale niesamowicie bezczelny. Zakłada wyjechanie z obozu jednym z niemieckich samochodów osobowych, do których ma dostęp. Zwierza się ze swoich zamiarów Piechowskiemu. Zwariowałeś. To się nie uda. W pasiakach mamy wyjechać, mówi Piechowski, który wciąż ma przed oczami egzekucję jednego z więźniów po nieudanej ucieczce. <laughs> Schwytanego więźnia wyciągnięto z bloku śmierci, zawieszono mu na szelkach ogromny bęben, z tyłu tablicę z napisem: Hura Hura Ich bin Schonwiderda, hura Hura, znów jestem tutaj. Skazany walił w bęben idąc obozowymi uliczkami, by zobaczyli go wszyscy więźniowie. Im bardziej zbliżał się do miejsca straceń, tym mniej intensywnie uderzał. Szedł coraz wolniej. Zdjęli z niego bęben, esesman kopnął skrzyneczkę więzień zawisł. Piechowski zaczyna jednak rozmyślać o ucieczce. Wie, że bez jego świetnej znajomości niemieckiego ucieczka się nie uda. A Bendera to jedyny kolega, na którego liczy i któremu ufa bezgranicznie. Ciągle mówi o swoim synu Ryśku, którego chciałby jeszcze zobaczyć. Wywiera presję. Piechowski chce mu pomóc. Podstawowym elementem planu jest niezawodny samochód. Bendera wybiera czarnego Sztejera 220. Kabriolet do wyłącznej dyspozycji komendantury. Ma dostęp do warsztatu samochodowego, więc podejmuje się do robienia kluczy do jego pomieszczeń i kluczyków do auta. Piechowski do, dostaje zadanie zdobycia SS mundurów. Ma z tym trudności. Pracuje w dużych magazynach GSS, mieszczących się w zabudowaniach dawnego monopolu tytoniowego, ale początkowo nie potrafi zlokalizować pomieszczenia z mundurami i z bronią. Z pomocą przychodzi przypadek. Wachman cukier wysyła go któregoś dnia na drugie piętro po puste kartony i tam, na końcu korytarza, piechowski zauważa drzwi z napisem Bekleidung, odzież. Chcąc upewnić się, co jest za nimi, pod różnymi pretekstami wpada co jakiś czas na piętro, aż w końcu dopisuje mu szczęście. Drzwi są lekko uchylone. Na półkach leży wszystko, czego potrzebują uciekinierzy: mundury, hełmy, pistolety, granaty, amunicja w skrzyniach. Podczas następnej wizyty na piętrze przygląda się drzwiom. Stwierdza, że do ich wyważenia potrzeba dwóch mężczyzn i łomu. Kolejny problem stanowi wejście do magazynów. Jak dostać się do środka, kiedy nikogo tam nie ma? Główne drzwi są dobrze widoczne dla strażników zwierz, więc samotni więźniowie z kluczem, wchodzący do budynku, z miejsca zwrócą na siebie uwagę Niemców. I znów piechowskiemu pomaga przypadek. Zostaje wyznaczony do grupy osadzonych mających wyładować do piwnic budynku dwa wagony z koksem. Rozładunek odbywa się poprzez umieszczony w betonowym stropie właz dużo obok magazynów. Miejsce to okazuje się niewidoczne dla strażników, właz często zasłaniają stojące na bocznicy wagony. Pokrywa włazu zabezpieczona jest tylko śrubą, na którą od wewnątrz nakłada się nakrętkę. Ktoś, kto ukryje się w piwnicy, będzie mógł odkręcić ją od środka i otworzyć włas. Bendera i Piechowski spodziewają się, że po ich ucieczce Niemcy mogą surowo ukarać resztę członków komanda, w którym będą pracować na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Ale co wtedy, gdy komando będzie małe i fikcyjne, a wszyscy jego członkowie zbiegną? Jak takie komando powołać? Do tego powinno. Ono bez wzbudzania zbytnich podejrzeń poruszać się w okolicach rampy i włazu do wysypywania koksu. Cały transport w obozie odbywa się przy pomocy wózków ciągniętych przez więźniów, zwanych rolwagami. Najmniejszy z wózków wymaga do obsługi czterech więźniów, potrzebują więc jeszcze dwóch uciekinierów. Piechowski wskazuje 21-letniego Stanisława Jastera Zelwowa. To były uczeń korpusu kadetów w tym mieście który we wrześniu 1939 roku ochotniczo broni Warszawy, a potem działa w ruchu oporu. Do Auschwitz trafia w listopadzie 1940 roku po wielkiej łapance na, na żoli Bożu, podczas której Niemcy wyszukiwali przedstawicieli polskiej inteligencji. W obozie szybko angażuje się w działania Związku Organizacji Wojskowej Witolda Pileckiego. Teraz natomiast godzi się na propozycję udziału w ucieczce, a Pilecki wyznacza mu dodatkową misję. Bendera jako czwartego wciąga do grupy Józefa Lemparta, zakonnika z zawadki pod wadowicami, z którym pracuje w warsztatach samochodowych. Według kalkulacji uciekinierów, najlepszym momentem na ucieczkę jest sobotnie popołudnie. W ten dzień SS-mani pracują do 12, a potem mają czas wolny z wyjątkiem oficerów dyżurnych i strażników, a magazyny i warsztaty są zamknięte. Niemcy zauważą brak więźniów dopiero na wieczornym apelu, ale zanim zrozumieją, w jaki sposób uciekli i ruszy obława, oni w ukradzionym sztejerze będą mogli odjechać od Auschwitz naprawdę daleko. Rozdzielają role i zadania na czas ucieczki i wyznaczają daty. 20 czerwca, dokładnie w dwa lata po tym, jak Piechowski trafił do obozu. W razie wpadki mają zginąć. Nie mogą dać się wziąć żywcem i nie chcą tego. 20 czerwca 1942 roku. Więźniowie w magazynie intensywnie pracują, muszą rozładować kilka wagonów. Nie wiedzą, że tego dnia SS-mani zastrzelili już czterech Żydów w trakcie próby ucieczki, a w nocy zabiją kolejnego. Podczas przetaczania składu Piechowski schodzi niepostrzeżenie do piwnicy z koksem, odkręca nakrętkę i wyjmuje śrubę zabezpieczającą włas. Teraz wejście z zewnątrz do piwnic budynku stoi przed nimi otworem. W południe kapo formuje komando i piątkami więźniowie wracają na teren obozu. Spiskowcy zbierają się na strychu nieukończonego bloku. Kiedy nadchodzi popołudnie, idą na zaplecze obozowej kuchni i załadowują odpadkami transportowy wózek. Piechowski zakłada żółtą opaskę forarbeitera i czteroosobowy Rollwagen Komando rusza w stronę obozowej bramy, za którą znajdują się karaże, magazyny, stajnie. Piechowski melduje stojącemu przy niej strażnikowi komando, które wychodzi i wywozi śmieci, a z powrotem ma pod blok strażnikowi komando, które wywozi śmieci, a z powrotem ma pod blok drugi przywieźć betonowe płyty. Strażnik wypuszcza ich bez problemu. Teraz już nie ma odwrotu. Wolność albo śmierć. Zostawiają wózek pod stajnią niedaleko magazynu Wezes i Bendera dorobionym kluczem otwiera drzwi warsztatu. Kabriolet, którym mają uciec, stoi na swoim miejscu. Piechowski lempart i Jaster idą na bocznicę przy magazynie. Stojące na niej wagony, które rozładowywali przed południem. Zgodnie z planem zasłaniają strażnikom zewnętrzne wejście do piwnicy. Wskakują do piwnic, a jaster, a jaster ostrożnie opuszcza za sobą klapę. Wejście do holu magazynu zamykają drewniane drzwi, ale nie są zbyt solidne. Wyważają je łomem, który stoi pod ścianą wśród kilku łopat do węgla. Szybko wspinają się na drugie piętro. Chwilę siłują się z kłódką i zamkiem, w końcu drzwi ustępują. Piechowski wpada do środka i nagle czuje wyjątkowy spokój. Jeśli schwytano by ich przed tymi drzwiami, znaleźliby się w bloku jedenastym. Czekałyby ich tortury, przesłuchania, szubienica. Ale tu jest broń, mogą walczyć, żywych ich nie dostaną. Zaczynają gorączkowo przeglądać uzbrojenie, dobierać amunicję i granaty. Decydują się na cztery automaty i krótką broń, dopiero potem dopasowują sobie mundury. Grupa ss ma dowodzić piechowski, więc zakłada na siebie mundur podporucznika SS to wysoka szarża w obozie koncentracyjnym. Umundurowani i uzbrojeni schodzą do holu i nagle słyszą warkot silnika przed drzwiami wejściowymi. To nie może być Bendera. Jeszcze nie dali mu umówionego znaku. Słyszą, że na zewnątrz ktoś rozmawia po niemiecku. Jaster odbezpiecza broń. Stają gotowi do walki po dwóch stronach drzwi, ale na szczęście Niemcy odjeżdżają po wymianie kilku zdań. Jaster biegnie na strych, by przez okienko w dachu przekazać benderze umówiony sygnał. Wreszcie pod drzwi podjeżdża otwarty kabriolet. Tak jak to jest w zwyczaju, więzień mechanik podstawia wóz, przekazuje kluczyki i załatwia formalności w budynku. Trzech fałszywych SS-manów czeka już na niego przed wejściem. Kątem, kątem oka obserwują strażnika na pobliskim posterunku. Bendera ściąga czapkę i melduje się piechowskiemu, a ten rozkazującym gestem każe mu wejść do magazynu. Fałszywi SS-mani pakują się do auta i czekają na Bendera, który dobiera mundur. Wychodzi jako szeregowy SS-man i zasiada za kierownicą. Strażnik widzi standardową sytuację. Nic nie wzbudza jego podejrzeń. Obok bendery siada piechowski, na tylne siedzenie ładują się Lempart i jaster. Auto rusza w stronę granicy strefy interesów obozu. Za zakrętem salutuje im przechodzący ss -man. Gorzej może być przy szlabanie strefy strzeżonej. Nie wiedzą, jakie procedury tam obowiązują i jak powinni się zachować. Z daleka widzą stolik i siedzącego przy nim uzbrojonego strażnika. Drugi stoi w budce wartowniczej. Bendera zwalnia 100 metrów przed posterunkiem. Nie ma żadnej reakcji ze strony wartowników. 60 metrów nadal żadnego ruchu. Bendera redukuje bieg. 40 metrów ciągle nic. Piechowskiemu majaczy w głowie myśl, że jeśli, jeśli strażnicy nie otworzą szlabanu, będą musieli zacząć strzelać. 15 metrów od posterunku Bendera wrzuca jedynkę, a Piechowski czuje mocne uderzenie w kark od lemparta. To wyrywa go z letargu. Działa machinalnie jak niemiecki funkcjonariusz, uchyla drzwi kabrioletu, żeby wartownicy zobaczyli jego dystynkcję i kompletne umundurowanie i rozkazującym to krzyczy otwierać. Siedzący przy stoliku SS-man Podskakuje do korby szlabanu i unosi go w górę. Wartownicy hajlują służbiście, a Piechowski odpowiada niedbałym gestem. Mijają posterunek i Bendera wciska gaz. Wjeżdżają do miasta i przemykają przez most na sole. Lempard jest z Wadowic, więc liczą na jego znajomość okolic Oświęcimia. Ten jednak gubi się i kieruje ich w jakąś ślepą drogę, na końcu której widzą paru esesmanów pilnujących pracujących więźniów. Zawracają i rozglądają się wokół. Z dala dostrzegają przemysłowe instalacje fabryki Bunawerke, przez pomyłkę wjechali na plac budowy. Jadą bocznymi drogami przez Grojec, Osiek, Gierałtowice i dalej do Wadowic. Najbliżej jest do granicy z Generalnym Gubernatorstwem w Zemrzycach, ale wybierają kierunek na Suchą Beskidzką i Maków Podhalański. Mają świadomość, że dalsze poruszanie się główną szosą staje się coraz bardziej niebezpieczne. Próbują jechać przez las, skręcają w boczną drogę wśród drzew, ale po kilku minutach jazdy zmienia ona się w płytki potok. Zahaczają podwoziem o wystający kamień. Dalej przez las muszą iść pieszo. Noc spędzają na polanie, pierwszą noc pod gołym niebem w polskich górach. Ranek jest chłodny, zbierają się i ruszają leśnymi ścieżkami w stronę granicy z generalnym gubernatorstwem. Bendera ma szalony plan: chce ją, chce ją przejść, a potem ruszyć Karpatami na wschód i przedostać się górami do Czortkowa, swojej rodzinnej miejscowości, leżącej tuż przy przedwojennej granicy Polski i Rumunii. Zapewnia, że zorganizuje tam dla nich dobrą kryjówkę. Gdy SS-mani w obozie odkrywają ucieczkę, wpadają w szał. Komendant Hess czuje się osobiście upokorzony z uchwałością zbiegów, rozkazuje natychmiast podjąć pościg i powiadomić o tym zajściu wszystkie posterunki oraz żandarmerię w promieniu 50 km od obozu. Poszukiwania okazują się nieskuteczne, ale komendant chce ich złapać za wszelką cenę. Niemcy wystawiają za uciekinierami nazwanymi polskimi bandytami listy gończe z ich zdjęciami i rozopisami, a za informację, która pozwoliłaby ich schwytać, obiecują 500 zł nagrody. Śledztwo Grabnera szefa gestapo nie przynosi żadnych efektów, więc Hess poleca dokonać ostrych rozliczeń w obozie, także wśród swoich podkomendnych. Jest przekonany, że ta ucieczka to wynik ich grażącego zaniedbania, Lekceważenia zalecanych przez niego procedur. Na karę śmierci w bunkrze głodowym zostaje skazany Kurt Pachala, kapo magazynu, znany z częstego bicia, szczególnie w przyrodzenie i zmuszania więźniów do śpiewania niemieckich piosenek. Karnie na front wschodni trafia siedmiu oficerów i podoficerów SS, których komendant obarcza odpowiedzialnością za ucieczkę. Niestety Niemcy docierają do rodzin zbiegów. Aresztują rodziców Stanisława Jastera i matkę Lemparta. Syn przed ucieczką przesłał jej do domu gryp z ostrzeżeniem, ale nie zdążyła się ukryć i Niemcy ją wytropili. Wszyscy troje giną w obozach koncentracyjnych. Rodzina Piechowskiego jest bezpieczna na robotach przymusowych w Niemczech. Zuchwała ucieczka mocno wpływa na pozostałych w obozie więźniów. W wielu relacjach jest mowa o tym, że tchnęła w nich nowego ducha, dodała nadziei, niektórych ochroniła przed załamaniem. Okazało się, że butnych Niemców nie tylko można oszukać, ale i ośmieszyć. Wieści rozchodzące się wśród więźniów po pokrzepieniu serc nabierają jeszcze bardziej niesamowitego wymiaru. Mówi się, że uciekinierzy wysłali do komendanta Rudolfa Hessa list, w którym dziękują za użyczenie mundurów, broni i samochodu. Oraz przepraszają go za kłopot. Tymczasem uciekinierzy natrafiają w górach na samotną chatę. Szukają kogoś, kto dałby im cywilne ubrania, bo mundury, które wciąż noszą, ułatwiają ich identyfikację. Wchodzą do środka na straży na zewnątrz zostawiają jastera. W środku zastają tylko gospodynie. Nagle Stanisław stuka w okno, widzą jak wprost na hałupę idzie paru uzbrojonych niemców. Wydaje się, że tropiciele dostrzegli uciekinierów, ale nie interweniują. Może wiedzą, że Polacy mają broń, więc omijają chatę. Zbiegowie mają jednak pewność, że tamci wrócą z posiłkami. Kiedy Niemcy znikają za drzewami, mężczyźni wybiegają z chaty, przechodzą w brud czarny potok i biegiem ruszają przed siebie na przełaj, byle dalej od miejsca, gdzie ich namierzono. Idą przez całą noc, by o poranku straszliwie zmęczeni ukryć się w łanach zboża. Postanawiają przeczekać w tym okryciu cały dzień. Śpią i odpoczywają na zmianę. Wieczorem chcą iść dalej, ale nie mogą dobudzić lamparta. Jest wyczerpany, blady, kaszle. Próbują go postawić na nogi, ale dosłownie leci im przez ręce. Prosi, żeby zostawili go z pistoletem w dłoni, a sami uciekali dalej. Ci jednak nie chcą go słuchać. Bendera i Piechowski przytrzymują go z dwóch stron. Jaster idzie 300 metrów przed nimi, sprawdza teren i drogę. Szukają wsi z kościołem. W końcu dostrzegają wieże świątyni i podkradają się do plebanii. Dobijają się do drzwi, aż miejscowy proboszcz otwiera. Bendera w paru słowach wyjaśnia sytuację i prosi o przyjęcie chorego kapłana Lemparta. Ksiądz się zgadza, ale chce, żeby zabrali ze sobą mundur i bronił ciekiniera. Dostają trochę żywności i już we trzech ruszają w dalszą drogę. Po paru dniach w jakiejś górskiej wiosce pomaga im mieszkający na uboczu pod lasem gospodarz. Decydują się opowiedzieć mu kim są i skąd zbiegli. Chłop mówi im, że na chacie wójta i bramie kościoła wiszą listy gończe za nimi. Za pomoc w ich złapaniu Niemcy obiecują już pół miliona złotych. Stawka poszła w górę. Góral daje im cywilne ubrania, a niemieckie mundury pali. Ukrywają się w jego domu przez trzy dni, po czym dwóch z nich postanawia iść dalej na wschód. Jaster się wyłamuje. Chce zaryzykować i przedostać się do Warszawy. Zdradza Piechowskiemu, że Pilecki przekazał mu raport i jak najszybciej musi dostarczyć go dowódcom w komendzie głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Im dalej na wschód idą Bendera i Piechowski, tym więcej napotykają Łękowskich chat. Bendera dobrze zna ukraiński, ale Kazimierz wcale, więc na pewien czas musi zostać niemową. To budzi jego wątpliwości. Wyznaje swojemu towarzyszowi, że bezpieczniej niż tu, wśród Ukraińców, czułby się w Berlinie. Bendera po namyśle proponuje zmianę kierunku ucieczki na północ. Pójdą w kierunku Lasek, na Kielecczyźnie, małej wsi w okolicach Włoszczowej, gdzie znajduje się zaledwie parę domów i młyn wodny. Przed wojną mieszkali tam słupczyńscy znajomi Bendery. Omijają Pińczów, Jędrzejów oraz Włoszczową i docierają do Lasek. Słupczyńscy nadal prowadzą młyn, ukrywają uciekinierów w stodole. Piechowski z Benderą, karmieni kluskami, mlekiem, śmietaną, wreszcie mogą się najeść do syta, odpocząć. Po dwóch tygodniach Bendera dostaje fałszywe dokumenty. Już jako Stefan Pidruczyn wyrusza dalej w rodzinne strony. Piechowski na swoje dokumenty musi jeszcze poczekać. Po kilku tygodniach, jako Władysław Sikora, składa przysięgę i staje się żołnierzem armii krajowej o pseudonimie Władysław. Walczy z Niemcami w oddziale Garbatego, dwukrotnie jest ranny, ale przeżywa wojnę. Nie ujawnia się przed Sowietami i komunistami. Ukrywa swoją przynależność do armii krajowej. Wraca do Trzewa, do rodziców. Pracuje w fabryce, studiuje w Politechnice Gdańskiej. Jakiś partyjny aktywista donosi na niego urzędowi bezpieczeństwa, że był w AK. Podczas rewizji w jego mieszkaniu, ubeccy podrzucają mu pistolet i amunicję. Areszt, brutalne przesłuchania. W końcu Piechowski zostaje oskarżony o posiadanie broni i sabotaż. Grozi mu wyrok śmierci, ale łaskawy, komunistyczny sędzia skazuje go tylko na 10 lat ciężkiego więzienia. Poznaje więzienia w sztumie i w rąkach. Kiedy wychodzi na wolność ma ponad 30 lat i zmarnowaną młodość. Zatrudnia się w Stoczni Gdańskiej i kończy studia. Czuje, że jest trefny, więc stara się nie wychylać. Przemyka się przez życie cichaczem. Jedyną odskocznią od szarej i opresyjnej rzeczywistości jest ucieczka w dziecięce marzenia o dalekich podróżach. Często z żoną siadają nad otwartym atlasem, czytają przewodniki i książki o odległych krajach i cywilizacjach. Dopiero po upadku komuny Kazimierz zacznie oddychać pełną piersią, wyrobi paszport, wyruszy w świat. A jak potoczyły się losy pozostałych uciekinierów? Doświadczenie z Auschwitz. Sprawia, że ksiądz Józef Lempart traci wiarę i porzuca stan kapłański. Żeni się, rodzi mu się córka, ale on nie znajduje w życiu radości ma problem z przystosowaniem się do rzeczywistości. Dręczą go też wyrzuty sumienia z powodu śmierci matki. W 1947 roku wpada w wadowicach pod autobus, ginie na miejscu. Eugeniusz Bendera odkrywa, że jego żona w czasie okupacji związała się z Niemcem. Nie uda mu się zobaczyć syna. Wyjeżdża do Warszawy, podobno dużo pije, nie może znaleźć spokoju. Umiera w 1988 roku. Stanisław Jaster ginie w Warszawie, prawdopodobnie w lipcu 1943 roku. To może najtragiczniejsza historia, bo wśród badaczy latami trwają spory, czy był bohaterem, czy zdrajcą. <laughs> Zgodnie z planem, Jaster bezpiecznie dociera do Warszawy i przekazuje dowództwu Armii Krajowej meldunek Witolda Pileckiego o ruchu oporu w Auschwitz. Pod przybranym nazwiskiem pracuje jako tragarz przy przeprowadzkach. Od razu też włącza się w działalność konspiracyjną, a ponieważ potrafi znikać niezauważony, przyjmuje pseudonim Hell. Jako żołnierz organizacji specjalnych akcji bojowych osa -KOSA 30 w maju 1943 roku bierze udział w zamachu na gestapowca Karla Schulza. Potem pod celestynowym w odbiciu więźniów członków podziemia złap Gestapo przez oddział Szarych Szeregów. Koledzy doceniają jego opanowanie i odwagę, ale on z powodu obozowej przeszłości czuje się w Warszawie zagrożony. Wciąż, nawet przypadkowo, może być przecież zidentyfikowany jako uciekinier. Stara się o przeniesienie do oddziału partyzanckiego na Kresach. 5 czerwca 1943 roku, gdy w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie trwa ślub jednego z oficerów Osy Kosy, świątynię niespodziewanie otacza gestapo. Niemcy aresztują wszystkich żołnierzy oddziału, bo niemal wszyscy przychodzą na ślub przełożonego i kolegi. Większość po identyfikacji przestaje niczego agenta zostaje rozstrzelana. Nie dotyczy to jednak Hela, który w kościele się nie pojawia. Według jednej relacji zaspał, według innej tłumaczył, że takie zgromadzenie przeczy wszelkim zasadom konspiracji. Wkrótce Jaster spotyka się z szefem oddziału Osakosa, Mieczysławem Kudelskim, Wiktorem i obaj zostają wtedy pojmani przez Gestapo. Helowi udaje się zbiec z jadącego już auta. Zostaje postrzelony, ale rana jest lekka. Ten karkołomny wyczyn wzbudza podejrzenia jego kolegów, którzy zaczynają traktować go jak konfidenta. Ślad po Jasterze ginie w lipcu, a wśród członków Warszawskiej Armii Krajowej krąży informacja, że prawdopodobnie na Jasterze wykonano wyrok śmierci. Zdradzie Jastera wydają się przeczyć liczne fakty. Hel jest w strukturach obozowego ruchu oporu i przewozi do Warszawy raport Pileckiego ale po jego ucieczce nikt nie uderza w obozową konspirację. Wpadka dotyczy w zasadzie tylko osy Kosy. Jaster 12 lipca 1943 roku zostaje aresztowany przez Gestapo, co w latach 80. XX wieku odkryto w jednym z raportów komendanta SD w Warszawie do przełożonych datowanym na 21 września żadnego śladu sądu nad jasterem nie ma w dokumentach konspiracyjnego wojskowego sądu specjalnego armii krajowej są tam za to dokumenty dotyczące procesu Karola Biskupskiego noszącego też pseudonim Hell także dla Eugeniusza Bendery i Kazimierza Piechowskiego Stanisław Jaster na zawsze pozostaje niesłusznie oskarżonym przyjacielem któremu zniszczono dobre imię po upadku komuny Piechowski przez ponad 20 lat walczy o przywrócenie przyjacielowi należnego honoru, częściowo skutecznie. Piechowski umiera w 2017 roku w wieku 98 lat. Już po jego śmierci w 2019 roku prezydent Andrzej Duda odznacza pośmiertnie Jastera krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, co jest interpretowane jako symboliczna rehabilitacja bohatera. Jeśli zainteresowała was ta historia, Subskrybujcie, lajkujcie, polubcie, udostępniajcie. Bądźcie aktywni, bo taka wasza aktywność pomoże nam walczyć z algorytmami YouTube'a i sprawi, że ten kanał będzie się rozchodził coraz szerzej, a na tym nam bardzo zależy. Do usłyszenia.